tematem bardzo istotnym od prawie 40 czy więcej lat jest sprawa tak zwanej sprawa okupacji i mordów na Wołyniu. Otóż ostatnio mieliśmy przykłady dwa zamieszania z poplątaniem historii ostatnich 100 lat. Ukazało się na początku lipca film Wołyń, gdzie pokazują, jak mieszkańcy Ukrainy mordowali Polaków. W tym samym mniej więcej czasie ukazał się tekst pana Bulzy, który twierdzi, że każdy okupant jest zainteresowany likwidacją inteligencji na danym terenie. I niestety trzeba jasno powiedzieć, że ta sprawa jest naprawdę niezwykle ważna. W Polsce inteligencją dawniej była szlachta. My mieliśmy około 20% ludności z herbami. Każdy w Polsce mógł dostać herb, jeżeli się zasłużył dla kraju. Od czasów Zygmunta Starego każdy profesor Akademii Krakowskiej i Wyższej Szkoły otrzymywał z urzędu herb. I to herb dziedziczny, który mógł przekazywać swoim pokoleniu. Mordy katyńskie, a przypomnę, że w tym czasie wymordowano prawie 75% polskich profesorów, 56% polskich lekarzy, 27% polskich nauczycieli czy inżynierów i 28% polskich nauczycieli. W ten sposób po 1945 roku nauczycielami w szkołach stali się osoby po trzech klasach szkoły podstawowej czy jakichś tam innych. Po prostu nie było komu uczyć i walczyć z analfabetyzmem. W ten sposób stworzono tak zwane SN-y, a potem z nich zaczęto robić wyższe szkoły nauczycielskie czy pedagogiczne. Problem jednak pozostał, bo rektorami niektórych uczelni były osoby, które miały maturę i ewentualnie tytuł magistra. To ogłupianie wskazuje i potwierdza fakt czy prawdę, którą powiedział pan premier Morawiecki, że jesteśmy państwem zależnym, własnością kogoś z Zachodu i minister Sienkiewicz, który powiedział, że jesteśmy państwem pozornym. Jeżeli w danym państwie nie wykłada się prawdy historycznej, to niestety to, co się wykłada, komuś służy. I podam tutaj konkretny przykład. Jedwabne. Cały czas się mówi, że to Polacy brali udział w tych mordach w Jedwabnem. Ale konwencje genewskie jednoznacznie wskazują, kto odpowiada za spokój na podbitym terenie. Jeżeli to rzeczywiście brali udział w tym Polacy, to przecież przez 5 lat okupacji sądy niemieckie, które wyjątkową łatwością serwowały wyroki śmierci czy obozów koncentracyjnych, ani razu nie zajęły się sprawą Jedwabnego. No to gdyby brała tam udział jakakolwiek ludność miejscowa, lokalna, polskiego pochodzenia, to całe wsie były pacyfikowane. Wymordowano całą wieś, jeżeli tam zginął jeden żołnierz niemiecki. A tutaj rzekomo bliżej nieokreślona liczba została spalona i żaden sąd niemiecki nie poruszał sprawy. Jest to wystarczający dowód na to, żeby stwierdzić jednoznacznie, że sprawcami byli Niemcy. No bo trudno samemu siebie wskazywać. To samo dotyczy tak zwanych mordów ukraińskich. Proszę zauważyć, że nie było nigdy takiego państwa jak Ukraina. To nie można mówić o żadnym narodzie ukraińskim, dlatego że to jest mieszanka kilkunastu plemion mongolskich. Tereny bliżej granicy z Bugiem były liczniej zasiedlone przez mieszkańców z Mazur. Tereny dalej były zasiedlane przez różne plemiona. Przecież pierwszymi osadnikami tam w historii nowożytnej, czyli powiedzmy około IV-V wieku, to byli Chazarzy, plemiona tureckie czy mongolskie.
I tak trwało do 828 roku, kiedy zostały pokonane przez Wikingów. Wszystkie miasta typu Kijów i tak dalej miały swoją straż ochronną, czyli gildia danego miasta zatrudniała oddziały Wikingów do obrony karawan, porządków w mieście i tak dalej. Z niewiadomych przyczyn my ich nazywamy kniaziami. Jest istotna różnica między księciem, który jest dziedziczny z krwi, i kneziem, który został wybierany przez gildię kupiecką. Oczywiście zdarzało się dość często, że dowódca takiej gromady Wikingów swojego syna jako następcę promował. To jest zupełnie zrozumiałe i logiczne. Innymi słowy, państwo Chazarów zostało zniszczone przez Wikingów. Następnie tam byli Jadźwingowie, Połowcy i potem Mongoły Dżingiskhana, których my nazywaliśmy Tatarami. Czyli te tereny nie miały stałej ludności, tylko to była wieczna mieszanka grup ludności. Jeżeli popatrzymy ostatnie 100 lat, to zamieszki, które wywołały Kidom, czyli organizacja żydowska finansowana przez Rothschilda, a mające na celu stworzenie nowych kolonii w Argentynie i Ameryce, czyli przesiedlenie Żydów z Ukrainy, czy Chazarów, bo to byli potomkowie przecież Chazarów, tam nie było żadnego Semity, zostali przesłani do Nowego Jorku, czy do Argentyny, czy do Brazylii, to około 2 do 5 milionów ludzi. Potem jest pierwsza wojna światowa, 2 miliony ludzi w 1916 roku i pierwszy głód na Ukrainie, około 3-4 milionów dalszych, które zmarło z powodu działań wojennych i epidemii, które wybuchły. Potem ten słynny głód za Stalina w 1932 roku, podaje się, że to było 8 do 10 milionów ludzi, którzy zmarło. Potem była druga wojna światowa, gdzie Niemcy masowo brali ochotnika do walk w różnych oddziałach niemieckich. Proszę, przypomnę, że walki w Jugosławii prowadziły korpusy kozackie z Ukrainy. Kozakom mówiono, że jeżeli dobrze się wykażą, to na granicy pomiędzy Węgrami i Jugosławią powstanie państwo kozackie. I ci atamani w to uwierzyli i walczyli z partyzantami Tity, a los ich był bardzo nędzny, bo Anglicy ich zdradzili i jak opisuje to Mackiewicz, zostali po prostu w górach, w Alpach wycięci przez lotnictwo alianckie, normalnie wymordowani. Natomiast część została odesłana do Rosji i są opisy tych konwojentów angielskich, że kozacy, bojąc się wrócić do łagrów, sami sobie szybkami z okien podcinali wzajemnie gardła, żeby nie zostać oddanym w ręce NKWD. Natomiast są też filmy pokazujące, że jak ci kozacy gdzieś tam w polu wysiadali, to tam już czekały na nich karabiny maszynowe i ich wszystkich mordowano. Po 1954 roku były jeszcze przesiedlenia z Ukrainy. Czyli innymi słowy, nie ma 20 lat spokoju, gdyby kilka milionów ludzi stamtąd nie zostało zlikwidowanych albo przeniesionych. Czyli nie ma żadnej możliwości, żeby była prosta reprodukcja. Czyli nie ma tam praktycznie ludzi, którzy by mogli pokazać, wykazać się dwu-, trzy-, czteropokoleniowym mieszkaniem w tym miejscu. To jest ludność napływowa, która nigdy nie stworzyła własnego narodu. Twierdzenia, które wymyślili specjaliści od dezinformacji z Cesarstwa Austro-Węgierskiego, że to jakiś tam student napisał książeczkę i ta książeczka pobudziła patriotyzm, no są tak fikcją literacką, grubymi nićmi szczyty, że wprost się wierzyć w to nie chce, że ktoś takie głupoty może opowiadać. Na Ukrainie jeszcze w latach 20. tylko kilkanaście osób miało wyższe wykształcenie, a analfabetyzm sięgał 99%. To jak można mówić, że jakaś książeczka z 1848 roku wzbudziła uczucia patriotyczne? To bzdura kompletna. Innymi słowy, tam nigdy nie powstał własny rząd, własna władza.
po 20 roku, kiedy Petrulom usiłowano stworzyć tam jakieś porozumienie, okazało się, że to jest niemożliwe, bo tam nie ma ludzi wykształconych, którzy by mogli rząd tworzyć. To samo było na Białorusi. Dowódca takiej brygady, generał Bochuć, twierdził, że nie mógł znaleźć 30 ludzi z wyższym wykształceniem, którzy by chcieli rząd w Mińsku stworzyć, bo on, rozbijając te czerwone oddziały, no, cały teren wyzwolił, ale nie miał kto tym panować nad tym. Teraz obecnie prasa amerykańska podała, że na 16 członków obecnego rządu aż 14 chyba jest obywatelami Izraela, czyli też Chazarami. Innymi słowy, jeszcze raz powtarzam, nigdy nie było żadnego państwa ukraińskiego, więc nie można nikogo obwiniać o to, że był członkiem nieistniejącego organu. Teraz. Bulba. Bulbowcy, około 10-tysięczny oddział złożony z najemników z Ukrainy, był wyposażony i uzbrojony, wyekwipowany przez Niemców. Żadna organizacja AK nigdy nie dostała broni od Niemców. A tutaj 10-tysięczna dywizja była całkowicie sformowana przez Niemców i działała pod dowództwem niemieckim. Jedyny polski film, Podhale w ogniu, czy Ogniom i Szkaleń, pokazuje wyraźnie, że te tak zwane sotnie ukraińskie, to był tam jakiś ataman, taki, siaki czy owaki, ale obok był zawsze sierżant, czy starszy sierżant, czy jakiś tam porucznik niemiecki, który właściwie dowodził całą tą akcją. I to oni decydowali, co i jak będzie robione. Jeszcze raz. Cała akcja w 1943 roku musiała być zaplanowana przez Niemców, bo nie ma innego wyjaśnienia, skąd takie gromady bojców dostały broń. Przypomnę, że Bandera został stworzony przez Gestapo i szkolony w Gdańsku, a Mielnik w ten sam okresie był szkolony przez Abwehrę w Wiedniu. W ten sposób rzekomo powstawała opozycja. Banderowcy mordowali polskich polityków na zlecenie. Nie może ktoś, kto nie umie przeczytać kilku stron bez odpoczynku, tworzyć teorii życia na planecie. Akcja była doskonale zaplanowana od czasów Bismarcka. Von Bismarck po zwycięstwie nad Francją w 1871 roku i otrzymaniu olbrzymiej kontrybucji rzędu 5 miliardów franków wybudował między innymi forty obronne w Gdańsku i założył pierwsze konsulaty w Kijowie i Odessie. Przypomnę, że Odessa to było polskie miasto. Jeszcze w 1911 roku 75% ludności Odessy mówiło po polsku. Dlaczego Bismarck chciał zająć Ukrainę? Otóż jeżeli popatrzymy na mapę i proszę zrozumieć, że kolej w ten czas już była, to tereny tak zwanego niemieckiego języka dochodziły aż do Lwowa i na dół na Mołdawię. To było wszystko graniczyło przecież z cesarstwem węgiersko-austriackim i było niemieckojęzyczne. Rozumowanie było bardzo proste. Tereny Zagłębia Ruhr i Saarbrücken będą produkowały narzędzia, armaty, krup i tak dalej, a zdrowa żywność będzie z najpłodniejszej ziemi do dnia dzisiejszego, czyli ze stepów Ukrainy. Kolej była, więc przewiezienie nie stanowiło problemu. Niemcy, nam się mówi, że w 1939 roku Niemcy i Rosjanie na nas napadli. Cofnę się jeszcze do 20 roku. Proszę Państwa, w 1920 roku na Polskę poszła siódma kampania ze strony wschodniej. Ale dowódcami tej kampanii, dowódcami dywizji poszczególnych byli generałowie i pułkownicy niemieccy. Po pokoju brzeskim około milionowa armia została na wschodzie i pilnowała tych terenów. Jak na Kijów ruszyła polska ekspedycja w 20 roku, to Kijowa bronił generał Keller.
nie mający nic wspólnego z Ukrainą. Walki były tak zażarte, że pan generał zginął. Proszę sobie przypomnieć, jak rzadko generałowie giną na polu walki. W tym samym czasie otrzymaliśmy nóż z Zachodu i wywołano powstania śląskie. I teraz pytanie. Dlaczego wywołano powstania śląskie? Dlaczego ludność mieszkająca na tych terenach, praktycznie pod niemieckim zaborem od wielu set lat, bo tereny Śląska oddał w ręce niemieckie Kazimierz Wielki w 1346 roku, właściwie za darmo, ta ludność mimo wszystko wolała wrócić do Polski niż zostać w kraju niemieckim. Powstania były na tyle silne, że wywalczono pewien obszar Górnego Śląska i powrócił on do Polski. Ale co się dzieje dalej? Nagle w 1926 roku agent City of London Corporation i Cesarstwa Pruskiego plus Japońskiego, Ginet Selman, zwany w Polsce Piłsudskim, dokonuje przewrotu wojskowego. Zupełnie takiego samego czy podobnego jak Mussolini, także agent City of London Corporation w Włoszech. Pytanie. Piłsudski, Selman, Ginet dostał 800 tysięcy funtów na wywołanie tego przewrotu. W jakim celu? Ale cel jest bardzo prosty. Wystarczy sprawdzić tak zwane ukazy, które Piłsudski wydał po 1926 roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy te wszystkie z takim trudem wywalczone kopalnie na Śląsku zostały sprywatyzowane, czyli oddane z powrotem właścicielom niemieckim. A jednocześnie Bank Polski w niecały rok później został spółką akcyjną, którą kierownictwo przejął konsorcjum Rothschilda, czyli konsorcjum książąt niemieckich. Czyli innymi słowy, straciliśmy Śląsk tylko dlatego, że krajem rządził agent City of London Corporation, Ginet Selman Piłsudski. Niemcy doskonale wiedzieli, co będzie dalej. Na przykład budowa centralnego ośrodka wojskowego w 1935-1936 roku odbyła się za pożyczki niemieckie, bo w tym czasie oni myśleli, że jak pójdą dalej na wschód i tą Ukrainę przyłączą w końcu do Rzeszy, to opłaci im się trzymać centralny magazyn zbrojownię 1000 kilometrów dalej od Zagłębia Ruhr, bo transport amunicji na wschód będzie łatwiejszy. I stąd powstał nasz centralny okręg przemysłowy. Że to jest prawda, to wystarczy sprawdzić, co się stało z tym okręgiem. Tam były centralne magazyny amunicji dla Wojska Polskiego. Żołnierze wielokrotnie piszą w swoich pomnieniach, że zabrakło amunicji, musieli się poddać. Ale jednocześnie te olbrzymie magazyny z amunicją zostały przekazane Niemcom bez wysadzenia ich w powietrze. Niemcom starczyło tej amunicji na ponad pół roku walki z Sowietami, bo to była ta sama amunicja. Mało tego, archiwa wywiadu dwójki, w której późniejszym okresie powstała Armia Krajowa, zostały już w 1939 roku, w październiku, właśnie wrześniu, październiku, przekazane w ręce Abwehry czy Gestapo. Bo major Waligórski, który rządził tym archiwum, był dyrektorem, nie spalił archiwów, tylko przekazał je, pozostawił je tak, jak były. Ironię losu, tutaj jest fakt, że w 90 którymś roku Centralne Archiwum Wojskowe zostało nazwane imieniem majora, to znaczy pułkownika chyba Waligórskiego, czyli tego zdrajcy, który wydał wszystkich polskich agentów w ręce niemieckie. I teraz mamy sytuację taką. W 1943 roku nagle zaczynają się zamieszki na Ukrainie i nagle dochodzi do mordowania ludności polskiej podburzanej przez agentów, którzy się znajdują w rozmaitych terenach. Taką sytuację obserwowaliśmy wielokrotnie, nie tylko w Polsce. Powstanie warszawskie także doprowadziło do wymordowania i całej inteligencji w Polsce. 17 tysięcy najbardziej wartościowych młodych ludzi zginęło.
To samo było w czasie ofensywy Tet w Wietnamie w 1970 roku. Także rzucono tych biednych południowo-wietnamczyków przeciwko Amerykanom, gdzie ponad 50 tysięcy ich wymordowano, w tym czasie, kiedy wiadomo już było, że te tereny przejmie Wietnam Północny. Czyli cudzymi rękoma wymordowano tych ludzi. Jeszcze przez 2 lata wojska niemieckie były panami tych terenów. Żaden sąd wojenny nie powstał, nie powstała żadna sprawa sądowa przeciwko tym rezunom, którzy mordowali ludność cywilną. Proszę pamiętać, że to było zaplecze żywnościowe dla Niemiec. Więc jeżeli ktoś działał w ten sposób, że mordował robotników niemieckich, no to działał na szkodę państwa niemieckiego. A państwo niemieckie w ogóle się tym nie interesowało. Nie powstały żadne ekspedycje karne, nie aresztowano żadnego z rezunów, ani nic takiego się nie działo. Co ewidentnym dowodem jest, że w tym czasie była to akcja zaplanowana. Gestapo z NKWD współpracowało co najmniej od 1935 roku. W 1935 roku były co najmniej 3 spotkania w Gdańsku na ulicy Piastowskiej, obecnie 24. Oficera NKWD, niejakiego Iwanickiego, zwanego w Polsce, Iwanika, zwanego w Polsce Bierutem, z Gauleiterem Forsterem. Czyli już wtedy ustalano sprawę, co będzie z tak zwaną inteligencją polską, czyli klasami wykształconymi. Przypomnę, że zsyłki te syberyjskie w lutym 40 roku odbywały się w tym samym czasie, kiedy wysiedlano ludność Pomorza do Generalnej Guberni. Rosjanie, Sowieci wysiedlili około 800 tysięcy ludzi w pierwszym rzucie, a Niemcy wysiedlili w tym samym czasie 1 200 000 tysięcy ludzi z Pomorza. Wszystkie mieszkania były przygotowane dla Niemców z Kurlandii, z Nadwołża i tak dalej. I to były, zachowały się dokumenty, że jakiś tam piekarz z Kurlandii pisze, że ma taką i taką piekarnię i taką samą piekarnię mu przygotowują w Gdyni. Miasto Gdynia w tym czasie było, co prawda, budowane według planów niemieckich z 1905 roku, ale było zasiedlone całkowicie przez ludność polską, bo wybudowano je dopiero w 1923 roku. Czyli tam żadnych Niemców nie było. Ale wszystko, co zbudowano, oddawano w ręce niemieckie. W 1943 roku, kiedy doszło do zamieszek i mordów na Wołyniu, zdarzały się dziwne sytuacje opisywane także w pamiętnikach żołnierzy sowieckich. Jakaś wieś zaczyna się bronić, bo Niemcy później udostępnili broń wsi jako tak zwanej straży obywatelskiej. Wieś się broni, atakuje ją banda UPA i kozacy armii sowieckiej przychodzą z pomocą, otaczając tą bandę i biorąc ją do niewoli. Jakie zdziwienie było zarówno tych Polaków w tej wsi, jak i tych dowódców kozackich, gruzińskich, że po 3 dniach wszyscy ubowcy są wypuszczeni na wolność. Czyli że uzgodniono, że te mordy na Wołyniu są robione w kooperacji niemiecko-rosyjskiej, sowieckiej, rękoma ludności zamieszkały tam. To, że ta ludność cały czas była produktem najemników do wszystkich walk, jest znane już od czasów lisowszczyków. Proszę pamiętać, że są 2 rodzaje kozactwa. Kozactwo na Zaporożu to byli uciekinierzy, tak zwani chuligani z całej Europy, a byli Niemcy, Polacy i Mołdawianie i cała masa innych narodowości. I to była głównie piechota. Piechota, która udoskonaliła tabor husycki i potrafiła się za tych rzędów
pięciu, sześciu wozów doskonale bronić i była praktycznie nie do zdobycia, nie do pokonania przez husarię, w tym czasie główną siłę Armii Polskiej. Natomiast mamy jeszcze drugie kozactwo, tak zwane nadwołżańskie. Kozactwo nadwołżańskie to są chłopi zbiegli z pańszczyzny, z majątków sowieckich, rosyjskich, czy Moskwicina. Proszę pamiętać, że tam oprócz księstwa moskiewskiego było 28 czy 29 innych księstw. Chłopi byli uciskani i uciekali właśnie na bagna nad Wołgą. To, co było w 1831 czy 64 roku, gdzie kozacy mordowali z pisami powstańców styczniowych czy listopadowych, to właśnie było to kozactwo z nad Wołgi. Oni mieli 3-metrowe drągi zaopatrzone ostrzem i tym zabijali powstańców. Ale to była zupełnie inna, to nie miało nic wspólnego z Ukrainą, czyli mieszkańcami Zaporoża. I jaką mamy teraz sytuację? Wymordowano kilkaset tysięcy Polaków, ale dowództwo polskie, czyli rząd londyński i Armia Krajowa wcale nie zmobilizowały swoich oddziałów do walki z napastnikami, tylko pół roku później dopiero powstała akcja Burza, czyli walka o tereny wschodnie. Przypomnę jeszcze dwa fakty. Wszystkim się nam mówi o powstaniu w Wilnie, ale dokładnie w tym samym okresie było powstanie we Lwowie. O tym w polskich podręcznikach młodzież się dowiedzieć nie ma prawa. Powstanie we Lwowie spowodowało, że przez ponad 7 dni Lwów był polski. Ale to było sprzeczne z tamtejszą polityką, że mieliśmy te tereny za Bugiem oddać w ręce tworu fikcyjnego zwanego Ukrainą. Co się stało z tymi 4,5 tysiącami powstańców lwowskich? Otóż wymordowano ich kilka miesięcy później w Turży. Są zachowane doskonale pamiętniki, na przykład księdza z tamtego okresu, a ja bezpośrednio rozmawiałem z ludźmi, których ten ksiądz jak gdyby uczył historii na bieżąco, że po prostu przywieźli tych ludzi do Turży, wykopali doły, ludzi umieszczano po kilkadziesiąt, kilkanaście w tym dole, z góry zakrywano to kratą i codziennie wieczorami brano taki transport na 2-3 samochody, wywożono do lasu. I tam podrzynano im gardła, bo jak mówił ten naczelnik NKWD, Batuszka Stalin stwierdził, że kula kosztuje 10 kopiejek, więc trzeba oszczędzać. Tam mordowano także przez podrzynanie gardła kobiety. Mało tego, tam te rowy zakopane były takie, że jak mieszkańcy nocą próbowali dowiedzieć, co się z tymi ludźmi stało, to ziemia chybotała się pod tymi ciałami i barwą rdzawą wytryskała do góry. Na drzewach znaczono u góry nożami, krzyżem, gdzie leżą powstańcy, bo to mogło zarosnąć i żeby pamięć nie zginęła. No i nasz IPN nie rusza sprawy. To też świadczy jednoznacznie o tym, komu właściwie podlega. Sprawę jedynego w Polsce obozu koncentracyjnego KL Warszał, gdzie prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością były jedyne komory gazowe, do dzisiaj nie została rozstrzygnięta, a pani Gronkiewicz-Waltz, będąc prezydentem miasta Warszawy, kazała zniszczyć te pomieszczenia. Jedyne świadectwo istnienia komór gazowych. Wracając do tego filmu. Film ani słowem nie wspomina, że całość musiała być kontrolowana przez Niemców i mało tego, Niemcy, pomimo że jeszcze 2 lata tymi terenami zawładywali, nie powołali żadnego sądu do skazania tych oprawców. Czyli tak samo jak nie można mówić, że istniały kiedykolwiek polskie obozy koncentracyjne, także nie można mówić, że Ukraińcy mordowali Polaków. Bo po prostu państwa ukraińskiego nie było, tak samo jak nie było państwa polskiego. A jak nie było państwa, to nie można
rzucać winy na ludność, która ma, no nie wiem, tam jest chyba z kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych plemion, które razem są zmieszane. Proszę pamiętać, że po latach 30. tam była masowa zmiana ludności. Po 54. także przywożono jakichś Kałmuków tam i tak dalej. No to trudno było nazywać ich Ukraińcami. To jest jedna sprawa. Jeszcze gorzej przedstawia pomieszanie z poplątaniem artykuł pana Bulzy na temat niszczenia polskiej inteligencji. Otóż wszystkie powstania, jakie były w Polsce, nigdy nie były wykorzystywane czy tworzone przez Polaków. Zaczynając od Konfederacji Barskiej, która była wykonana za pieniądze City of London Corporation, po to, żeby zatrzymać pochód Moskwicina na Azję. W tym czasie car chciał Ferganę, Bucharę, te Hanaty zdobyć, no i na jego tyłach wywołano zamieszki. W zależności od tego, jak sypnięto groszem, to trwało to krócej lub dłużej. Proszę zobaczyć, jakie są dalsze losy głównych bohaterów Pułackiego i Kościuszki. Przecież awansowali na generałów amerykańskich, czyli w koloniach City. No nie ma takiej siły, żeby jakikolwiek generał z jakiegoś tam z dalekiego wschodu nagle został generałem armii amerykańskiej. To jest zupełnie absurdalne. Ale jeżeli ktoś był już sprawdzonym płatnikiem, jurgielnikiem City, no to oni wiedzieli, czego się mogą spodziewać i dlatego awansowali. Dlatego to jest bohater. Następne powstanie. Przecież Kościuszko nie był żadnym dowódcą. Był w bitwie pod Dubienką i Zieleńcami, ale są pamiętniki, są doskonałe opracowania z tamtego okresu, które podają, że pomimo wygranej bitwy Kościuszko zginął. Więc Niemcewicz, pędząc z radosną nowiną do Warszawy, zatrzymuje się w jakiejś tam karczmie wieczorem, patrzy, a tam siedzi Kościuszko, płacze, pije wino i pisze jakieś tam dyrdymały usprawiedliwiające przegraną bitwę. Niemcewicz mówi, no chwała Bogu, naczelniku, że was znalazłem. Wielka wiktoria, rozgromiliśmy Moskwala. Tylko jeden batalion nam gdzieś zginął, a na to Kościuszko, ten batalion jest ze mną, bo razem uciekali. No taki to był dowódca. Bitwę pod Maciejowicami także przegrał nie dlatego, że przegrał, że było za mało, tylko dlatego, że mapy doskonałe, wykonane wcześniej, zostawił w Warszawie, bo nie chciał ich niszczyć, bo by się zniszczyły na polu walki. A poza tym wysłał gońca do jednego z swoich generałów, zapominając, jaka odległość jest, ile czasu potrzebuje ten goniec. Także dywizja, która miała przyjść na rano, przyszła o 4 po południu. No bo tyle czasu jej zajęło dotarcie do miejsca bitwy, kiedy już było dawno po bitwie. I takich przykładów mamy masę. Zdziwienie więc budzi, że ktoś zajmujący się historią tamtego okresu nie usiłuje nawet iść do biblioteki, żeby przeczytać, co naprawdę się działo w tamtym okresie. Pan Bulza ignoruje podstawowe fakty. Walka, powstanie listopadowe. Przecież nie miało nic wspólnego tutaj z Polakami. Przypomnę, Konstytucja Królestwa Polskiego była o wiele lepiej sformułowana dla Polaków niż obecna konstytucja. Przykładowo, Konstytucja Królestwa Polskiego zabraniała używania wojska polskiego poza granicami państwa. A dzisiaj nasi w imię nie wiadomo czego siedzą w Afganistanie, w Iranie, w Afryce, na wzgórzach Golan i tak dalej. Jeżeli chcą, nie mam nic przeciwko temu, ale to są już najemnicy, opłacani dodatkowo. No i mamy problem, bo jak taki najemnik wróci bez ręki i bez nogi, to kto go ma opłacać? Kto ma płacić na utrzymanie takiego człowieka? Jaki młody człowiek, który straci rękę czy nogę, znajdzie potem partnerkę i będzie był, mógł być ojcem i tak dalej? W konstytucji tamtej istniał zapis, który mówił wyraźnie, że nie wolno nikogo więzić dłużej niż 3 dni. Dlaczego 3 dni? No bo jeżeli takiego faceta zaaresztowano w piątek,
a sobota czy niedziela były świętem, no to oczywistym jest, że dla żadnego kryminalisty, żaden sędzia nie będzie porzucał rodziny i w święta przychodził do sądu. I dlatego był poniedziałek czy wtorek następnym dniem, gdzie można było rozprawę zacząć. I to były 3 dni. A dzisiaj słyszymy, że w majestacie prawa osobnik siedzi 19 lat w psychiatryku albo 11 lat w innym psychiatryku na zlecenie sądu. I żaden minister nie odwoła takiego sędziego z zakazem pracy w wymiarze sprawiedliwości. Przecież wyraźnie mówi, po 3 dniach musi być rozprawa. A u nas mija pokolenie, 19 lat i żadnej rozprawy nie robią. I nikogo to nie obchodzi. Czyli innymi słowy, reforma sądownictwa w Polsce musi się dokonać. Bo to, co jest, to jest atrapa sądownictwa. Mogę przytoczyć parę co najmniej przykładów, że sąd wcale nie zajmuje się sprawą konkretną, tylko szuka dziury w całym typu, że na przykład pismo przyszło dzień później niż miało przyjść i w związku z tym odrzuca całą sprawę. I takie jest działanie sądów w Polsce. Wracając do spraw likwidacji inteligencji polskiej. To samo było przecież w powstaniu styczniowym. Niemcy załatwili 3 rzeczy jednocześnie. Po pierwsze, raporty oficerów rosyjskich, moskiewskich mówią wręcz, złapaliśmy jakąś tam watachę, która opuściła państwo pruskie, miała mundury pruskie, broń pruską, tylko dystynkcje miała inne, nie miała dystynkcji Prusji. Po aresztowaniu, po przetrzymaniu tam tygodnia czy dwóch, wszystkich wypuszczono z powrotem do Niemiec, do Prus. Czyli zamieszki były tworzone przez agentów pruskich. Chodziło o zniecenie zamieszania, a Prusy to jest przyczółek północny City of London Corporation. Chodziło o to, że w tym czasie Anglicy rozbijali państwo kościelne i przejmowali wszystkie dobra włoskie. Nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzy w jakieś powstanie Garibaldiego, które rzekomo na Sycylii wybuchło, i oczywiście przepływające tam okręty angielskie zupełnie przypadkowo w tym dniu ostrzelały garnizony Królestwa Neapolu. Żaden kapitan żadnego statku na świecie nie będzie strzelał do obcego państwa tylko dlatego, że coś tam się dzieje. Już nie mówię o tym, że kule kosztują i kto by potem miał płacić za te kule. To jest bzdura, ale w polskich podręcznikach ogłupiania państwowego powszechnego młodzieży takie argumenty cały czas się znajdują. Już nie wspomnę o tym, że Garibaldi był agentem City of London Corporation szkolonym co najmniej przez 5 roku. Tak samo jak rzekomi partyzanci włoscy Francesco Nullo, którzy przyjeżdżali do Polski na pomoc powstańcom. Nie przyjeżdżali na żadną pomoc, tylko chodziło o to, żeby bardziej rozniecić powstanie, żeby większe zamieszki tutaj były, bo to dawało czas na dokonanie tego, co było zaplanowane we Włoszech. Nie można wciąż oszukiwać ludzi. Jeżeli państwo ma istnieć, to musi mieć podstawy historyczne prawdziwe. A tego rodzaju artykuły, jak pana Bulzy, zresztą to nie jest pierwszy, wprowadzają tylko i wyłącznie, innymi słowy, te same dezinformacje, które do nas trafiały w okresie komunizmu. No, tak się żyć nie da. Kolejnym argumentem jest powstanie warszawskie. No, chodziło o opróżnienie polskiej przestrzeni publicznej z polskiej inteligencji i zostawienie tego placu Sowietom. Przecież Sowiety były w tym czasie najważniejszym sojusznikiem City of London Corporation. To nie było tak, że był jakiś rząd polski, jakaś armia polska. Takie dyrdymały to się dzisiaj powtarza. Generalnie sytuacja wyglądała tak, że armia czy partyzanci w Polsce podlegali pod OOS, czyli wywiad angielski. Depesze z Polski najpierw szły do wywiadu angielskiego. Jak wywiad angielski sobie przypomniał, że taka depesza przyszła, to w 5 roku nieraz później przekazywał ją władzom polskim. O tym pisze Mackiewicz już w latach 50. To nie jest żadna tajemnica.
Innymi słowy, jak wybuchło powstanie, jakieś tam informacje doszły do Londynu, to oni naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje, bo nie było możliwości. Rząd polski nie dysponował żadną radiostacją, z którą by się mógł porozumiewać bezpośrednio z partyzantami czy z AK, dowódcem tutaj. Powstanie wybuchło wbrew jakiejkolwiek logice. Nie było żadnego powstania warszawskiego. To jest znowuż dyrdymały opowiadane przez dezinformatorów City. Był bój o Warszawę. Tak to nazywano jeszcze w latach 40. Ten bój o Warszawę był toczony za pomocą 2667 sztuk broni palnej. W tym czasie przez Warszawę przechodziła dywizja pancerna. Naprawdę trzeba być wielkim łajdakiem, żeby wyrzucać młodych ludzi z pistoletami na czołgi. A tak zrobiono. I nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, bohaterów się robi z tych dowódców. Wymordowali 17 tysięcy ludzi, nie mówię o cywilach, bo tutaj rzecz jest dyskusyjna, ale 17 tysięcy młodych ludzi dla nic. Tylko po to, żeby zlikwidować ewentualną kadrę przyszłości. Proszę zauważyć, że AK, w związku z tym, że było prowadzone przez wywiad angielski, jest cały czas ma tak zwaną pozytywną opinię. Natomiast NSZ, które było niezależne od wywiadu angielskiego, do dzisiaj nie można na ten temat mówić. I jak łatwo rozpoznać, czy daną pracę pisze agent, czy jakiś troll opłacany przez agentów, czy też jest prawdziwa. Wystarczy sprawdzić na piśmiennictwo, które podaje. Jeżeli taki człowieczek pisze swój artykuł na podstawie książek wydawanych w latach 60., 70., czy nawet 80., to wiadomo, że to jest troll i agent. Dlatego, że w tym czasie, do 90. roku, istniała cenzura. Żadna książka w Polsce nie mogła wyjść bez zgody cenzury. Więc jeżeli była cenzura, no to nie mogła przecież gloryfikować strony przeciwnej. A swoje, w cudzysłowie, zasługi w mordowaniu Polaków musiał szczuplać. Nie mogła tego podawać do wiadomości publicznej, no bo jakby to wyglądało? Słusznym jest twierdzenie, że po wojnie te niemieckie obozy były przejęte przez NKWD. Sztutow chyba do 1949 roku był obozem NKWD. Potem jeszcze informacja wojskowa tam trzymała ludzi. Oświęcim na pewno do 1948 był obozem prowadzonym przez NKWD. Przecież jest książka, która opisuje, jak wywożono w 1948 roku profesora Saksa, ortodoksyjnego Żyda, który zebrał wiele tysięcy informacji bezpośrednich. To jest najlepiej napisana książka na ten temat po II wojnie światowej wydana w Polsce. Tam lista przypisów to jest ponad 50 stron. Chyba 1/8 czy 1/10 książki to są przypisy, których autor bezpośrednio korzystał. A w Polsce żaden historyk się nie opiera na tej książce, tylko jakieś dyrdymały przepisuje z podręczników dla wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu. I to jest tragiczne, że rzekomo w 30 lat po tym, jak dokonały się jakieś zmiany polityczne, nadal ten sam system ogłupiania ludności istnieje. Powtarzam jeszcze raz, mordów na Morzu Białym polskiej inteligencji poprzez zatopienie ich w barkach produkcji angielskiej czy niemieckiej nie podaje się do publicznej wiadomości. Wymordowania 4,5 tysiąca partyzantów z powstania lwowskiego w Turży Małej nie podaje się w podręcznikach. Natomiast bredzi się o jakimś Jedwabnym czy jakichś innych polskich obozach, których nigdy nie było.